11 września 1952 roku w Szczecinie znaleziono poćwiartowane zwłoki Ireny Jarosz w mieszkaniu jej sąsiada, Józefa Cypka. W kuchni krwawa siekiera, miska z ludzkimi wnętrznościami. W maszynce do mięsa ślady mielonego ciała. Na talerzach serce i wątroba ofiary. To nie jedyne zabójstwo Cypka. Wcześniej w mieście ginęło wielu ludzi. Znaleziono też walizki z ludzkimi kończynami. Cypek miał zabijać, ćwiartować ciała, mięso przerabiać na żywność i sprzedawać na targu. Po jego straceniu z pobliskiego jeziora wyłowiono dziesiątki ludzkich czaszek. W większości dziecięcych. Czy rzeźnik z Niebuszewa był kanibalem? Tego do końca nie wiadomo. Pewne jest, że kryje się za nim jedna z najbardziej makabrycznych zbrodni w historii regionu.